Dobry, poranek, Ruszu. Wystartowaliśmy z chaty, bo patrzę, że wcale nie pada, nie? Tylko piękne słońce tutaj się wyszło, jest piękny poranek. Jedziemy zobaczyć te pszczoły od razu z automatu, to pszczelarstwo jest jak ryby. To trzeba tak trochę, taki trzeba być, nie? Ludzie to myślą, że to właśnie położą tą kratę, coś tam ten. I to wszystko jest jakoś zmechanizowane, oni myślą. Nie, to jest dzika rzecz, pszczoły zostały udomowione, tak udomowione, no. Zrobione przez człowieka dla człowieka, ale one i tak mają te cechy właśnie takie dzikie swoje, że one jak będą chciały się właśnie nam podzielić, wyroić, to jeśli one mi tą matkę przygotowały, to my musimy ją wyciągnąć, albo ją przygotują, na przykład teraz po tym deszczu, nie, to te rośliny, one też dadzą czadu, one się dzisiaj, jutro tak zaleją, nie, to trzeba być właśnie cwany, jedziemy wyciągnąć te stare matki z tych ulic, które są zagrożone właśnie tymi pierwakami do końca. Według moich misternych obliczeń. Fajne właśnie, jak się robi coś na YouTubie, wszystko się pokazuje, wszystko, nie? Wtedy widać, kiedy byliśmy ostatni raz w jakimś tam ulu. Więc według moich misternych obliczeń, słuchajcie, jutro jest środa, jutro pojedziemy. Będziemy ściągać mateczniki ratunkowe wszędzie w tych ulach, gdzie byliśmy wcześniej i odkładaliśmy stare matki. To jest bardzo ważne. To tak jak ktoś hoduje matki, nie? Tak jak ktoś hoduje matki i musi tam pójść tego dnia z parasolem, to my musimy zrobić to samo. Dlatego to jest to, co ja robię, jest trochę trudne, już trochę to jest trudniejsze, że właśnie no trzeba pójść i trzeba ściągnąć te mateczniki ratunkowe. Ja jeszcze też zobaczyłem, bo niektóre rodziny potrafią po prostu dalej ciągnąć na rojówkach, nie? Tych, które były i wcale tego nie przerobiły na ratunkowe, tylko one będą cały czas na tych rojówkach jechać i one też potrafią się z tego wyroić, ja tak już miałem, dlatego to trzeba uważać, to trzeba ściąć wszystko, trzeba tą wieżę przekopać, trzeba ściąć to wszystko, jedziemy, nie? Fajnie. Wczoraj coś porobiłem, zrobiłem tą podłogę, tu zaraz dzisiaj chciałem robić pana warszawski, to nie wyjdzie, bo jest kicha, jedziemy do tych pszczół, nie? Taka właśnie jest robota, jak ktoś mnie ogląda, to widzi, że teraz już bym ciął drewno na warszawski, już by do tej 10 godziny, zanim Ewelina by do pracy przyjechała, już bym miał zmontowane cztery ściany, nie? Już bym szedł, tutaj burza już była. No ale no co, jedziemy do tych pszczół, bo wyjdą nam te pierwaki, będzie gówno z tego, ani miodu, ani pszczół, ani nic, nie? Zostanie nam czerw i ta resztka miodu, gdzie ten czerw się wygryzie, tam no, zeżrą ten miód na swoje potrzeby, żeby się znowu ten, bujnąć do przodu, nie? No i to było finish, to był, nie? Tak. A tak, słuchajcie, zawsze z tym walczymy, żeby tego nie było, nie? No i właśnie ruszamy z tego rana już. Ruszamy, bo też mamy pewność, że jak pojedziemy tam rano i właśnie jest to pierwsze słońce i tak dalej, to my już mamy je opinowane. Jak w razie czego wychodzi pierwaczek, to właśnie u wujka przetestowałem jedną rzecz, ja tego nie mam na dolnych, ale to ludzie mogą sobie przetestować tą rzecz, że po prostu ja brałem ten taki zraszacz od trawnika z tą końcówką, to tak robić, nie? I tak jak widziałem, że one zaczęły się hamsko sypać, to wtedy jak je ruszyłem do samego końca, to co się zaczęło sypać, to wszystko po prostu spadło w tą wodę hamsko, tak po świńsku, w tą ziemię, nie? One pszczoły się ogarnęły ogólnie i się zbiły w kulkę, nie? One się zaraz ogarnęły, to nie jest tak, że o, pszczoły się stanie tragedia, to zależy jeszcze jak bardzo je zlejemy, nie? No one nie były tak gnojem typowym, nie? Z tą ziemią zmieszane. Tylko tak normalnie były zmoczone, każda pszczoła była zmoczona i to wtedy to się wszystko sypało, to większość już nie poszło w powietrze, tylko właśnie z tej wody dostało na skrzydła, ta rosa na nich spadła. I pamiętam, że udanie to jak miałem ten wąż tam, to robiłem, ale to trzeba było po prostu stać i czekać na ten ryb, to jest bez sensu, nie? Jak ja mam stać i czekać na ryb, no to lepiej odebrać tą matkę i się bawić tak. No dobra. Słuchajcie, szkoda czasu i tutaj tego mojego gigabajtowego po prostu piję kawkę i jedziemy do pszczół. Chciałem powiedzieć właśnie to, że trzeba być cwany, jedziemy od razu rano, zrobić co trzeba i to już będzie nam łatwiej. I dziękuję bardzo.